Och, miłość, amor, love, jeśli będziesz. Tutaj ją schowamy. Ha, i nikt już nie otworzy. Cześć. Mam dzisiaj dla was coś takiego na walentynki. W końcu dzień zakochanych dzisiaj. Co prawda się kończy, no ale jeszcze trwa. Może mi się uda wrzucić film przed końcem dnia. Dobra, jest to taka mała, niewielka kłódka dla zakochanych. Takie dwa serca połączone, no i można zamknąć swoje uczucie na jakimś moście albo gdzie tam chcemy. No i to nigdy nie będzie otworzone. Najgorsze jest to, że podobny film wyskoczył dzisiaj, tam wczoraj, Lockpick i Clawyer. No ale mniejsza z tym. Tą kłódkę, trochę inną, jego konstrukcja była trochę inna, aczkolwiek podobna. Ja tą kłódkę kupiłem już jakiś czas temu, zatrzasnąłem ją i sobie mówię, a zobaczymy, pewnie się da łatwo do tego podejść, ją otworzyć jakimś tam shimem. No i nie, lekko wcale nie jest. Konstrukcja jest o tyle perfidna, że tu nie ma takiego zwykłego systemu jak w kłódkach zatrzaskowych, czyli rygle takie pod kątem. To jest kłódka jakby jednorazowa. My mamy zatrzasnąć to i później już tego nie otwierać. Nigdy. Więc tutaj jest taki pin. To jest może bardziej awaryjne przy częstym wkładaniu, wyjmowaniu, otwieraniu kłódki, wkładaniu, wyjmowaniu połąka, ale no tu się sprawdza, tak? Ja tu nie mogę po prostu tego wcisnąć, bo to nie jest pod kątem wycięte. Nawet jak wkładam tutaj z boku i próbuję przekręcić, no to mi się zaczepia ten mój shim o pin, który tutaj starczy, ale nie chcę się tam nic wcisnąć. Naprawdę, bo też ten pin jest tak dosyć wąski. To nie jest szerokość tego otworu gdzieś tam, czy podobnie. Taki rygiel, który byśmy mogli zacząć z boku wciskać. Niemniej jednak tutaj jest ten pałąk tak wycięty, że mamy jakieś podejście, więc zakochani, uwaga, da się to otworzyć. Słyszycie? Teraz mi się pałąk wcisnął głębiej trochę i ten pałąk, który jest tak wycięty, i ten pin się wcisnął. Nie wiem, czy to przy konstrukcji jest potrzebne, czy nie, ale generalnie ten pin jest wciśnięty. Czekajcie, najpierw włożę sobie może shima, który normalnie nie chce działać, ale jak dociśniemy teraz to możemy wyjąć sobie pałączek i zobaczyć ten pin. O! Sorki, wyskoczył mi trochę. Trochę za szybko to wyciągnąłem. Ta-dam. Więc wygląda to w ten sposób. To będzie sprężynka jeszcze. No i jeszcze jedna sprężynka. Ot, cała konstrukcja. Tutaj wezmę pęsetkę, żeby to trochę ładniej pokazać, lepiej. Mogę jakieś światło słabe. To jest ten pin, który trzyma nasze uczucia zamknięte w kłódce. Tu jest sprężynka, która go wypycha i powoduje, że on napiera nam na pałąk w tym miejscu. Tu jest jeszcze jedna sprężynka, która po prostu ten pałąk gdzieś tam powoduje, że jakieś napięcie na nim tam trzyma. Nie lata on i nie da się go zamknąć przypadkowo. Ta kłódka przychodzi otwarta, czy to jest tudzież otworzona. I tak to wygląda, a ten malutki problem, dzięki któremu udało się to, powiedzmy, w ten sposób podejść, no to jest tutaj. Tu jest taka furtka dla zakochanych, która jest lekko, po prostu to jest pod kątem lekkim wycięte w pałąku i jak ja wciskam ten pałąk, to mi się ten malutki rygielek, ten pin po prostu chowa. Gdyby to było idealnie pod kątem prostym, to prawdopodobnie tego podejścia bym zrobić nie mógł. Dobra, to tyle. Dzisiaj dzień zakochanych, więc może nie mówmy więcej już o otwieraniu tej kłódki i tym, powiedzmy, uwalnianiu uczucia, jakby jak zwał, tak zwał. Generalnie konstrukcja dosyć ciekawa, trudna do trzymania, zatrzaskowa i bez klucza. Malutka, no, a tak siłowy, no, pewnie by nie przetrwała za długo, no ale kto tam będzie się z miłością siłował? Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.